Cześć, jestem Ola. W swoim życiu miałam wiele sytuacji, w których różne cechy pozwalały mi i moim bliskim budować relacje. Jedną z nich jest otwartość. W obecnej chwili mam dwie przyjaciółki, z którymi mam styczność codziennie. Nie chcę zdradzać imion, więc nazwijmy je Hania i Zosia. Z Hanią chodzę razem do klasy. Mamy świetny kontakt. Pamiętam ten jeden wieczór, kiedy ze sobą rozmawiałyśmy i zeszłyśmy na temat wiary. Nie mogę ukryć, że miałam obawy przed tym, aby powiedzieć jej, że chodzę do kościoła, należę do oazy i tak dalej. No ale stało się. Okazało się, że później rozmawiałyśmy o tym jeszcze jakiś czas. Ta otwartość z jej strony otworzyła kolejny etap w naszej znajomości. Od tamtej chwili częściej mówimy sobie o wielu rzeczach. Zosia to osoba, z którą bardzo dużo rozmawiam. Kiedy mamy jakieś problemy, jest nam źle, bądź po prostu jesteśmy szczęśliwe, otwarcie o tym mówimy i współdzielimy nasze emocje. Przez to nasza relacja rozwija się w prędkości światła. Wiemy też, że w każdej sytuacji możemy na siebie liczyć, no bo zawsze słuchamy siebie nawzajem. A ty? Gdzie widzisz otwartość w swoim życiu? Czym ona dla ciebie jest? Zapraszam cię dziś do tego, abyś pomyślał, pomyślała o tym, jaką wartość ma dla ciebie otwartość.